Siemanko, w dzisiejszym odcinku zgadnijcie, z kim jestem. Siema! No, dokładnie tak, z Sebolem. Więc dzisiaj będziemy skakać na rampie czym? Hulajnogami. Oj, tak, byczku. Tak, właśnie tak. Ustawiliśmy sobie tutaj taką rampę i będziemy sobie skakać. To co, Sebol? Rozgrzeweczka? No dobra. No to jedziemy. No to rozgrzewamy nadgarstki, kolana, tak szybko, teraz te kostki i można jeździć. No to co, Sebol? 2 skoki ty rozgrzewkowe, później 2 skoki ja. Dawaj. Na razie bez żadnych wariacji. Dawaj. No, ale trochę może dalej, co? Dalej, dobra. Tylko nie rozwal się. Dawaj. Nie za szybko. Pięknie. No to co? Teraz ja, co? No spoko. No to trzymaj kamerę. I lecisz ty. O tak. No co ja? Oczywiście maseczka jest. U Seby też. U mnie. No to lecę. To teraz z whipem przeskoczę to. A, no prawie. Prawie siadło. No to drugi skok. Można już walić coś konkretniejszego. Ja nic nie umiem, więc... No to lecimy z Sebiksem mały challenge, ścigamy się do garba, czyli do progu zwalniającego. Kto pierwszy, ten lepszy. Ty. No to tata nas wystartuje. No stań tu. Gotowi? Do startu? Start! Wysunąłem się na prowadzenie! Jestem prowadzenia! Pierwszy! No to teraz onboard od Seby. Pierwszego wygrałem, to zobaczymy, czy drugiego wygrałem. Gotowi? Do startu? Start! Tata teraz. No to trzecia próba, tata teraz ma kamerę. Dobra. Nie przedłużaj tak tego startu, kurde. Start! No, 2-1. Teraz wygrałeś. Ale mnie podbiło na garbie, bo nie miałem jednej ręki. No to robimy teraz zawody. Jakie? Kto dalej skoczy? Kto dalej skoczy i będziemy zaznaczać tym czymś z pola, co znalazłem. To najpierw może na początek tyle. Przeskoczysz? Przeskoczysz. Metr. Ja bym robił tak, że w ogóle bez, tylko że najpierw z lądowaniem. To jest tak blisko. Myślę, że to jest za mało, więc o, nie wiem, 20 cm, czyli no gdzieś tyle. Na oko to jest wszystko robione. Pełny profesjonalny. mechanizm. Oczywiście, chyba że dojdziemy do takiego momentu, że już nie będziemy mogli przeskoczyć, to już sobie damy spokój. Teraz o 10 cm. Sebe coś boli, więc... W sensie ja będę skakać, po prostu upadłem. Pamiętaj, że trzeba bardziej skakać na tylnie koło, bo wtedy to tłumiesz bardziej. O 10 cm dalej. No i git. No nie, do 2 metrów jeszcze brakuje. Wow. Kurde, to z tego się leci. To się może wydawać, to może jest mało, ale powiem wam tak, z tej rampy, takie niby malutka rampa, ale z tego się serio leci. Dobra, zobaczymy. No, myślę, że już prawie dobijamy do 2 metrów. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No to było 9 tip-topów. Mój but ma 23,5. Policzyliśmy 23 i wyszło 210 cm, czyli ponad 2 metry. To ładnie. To lecimy. No nie przyjeżdżam! Cykałem się, a ja skręciłem kierownicę. 210 cm niezdobyte. Ja zrobiłem, zlądowałem z nogą, Seba nie doleciał, więc za karę 20 punktów, żeby było na sportowo. No to dawaj na środku ulicy. 3, 4, raz, 2, no. No co to jest? Ale w ogóle... Nie, ja tego... Nie, kurde, ja to muszę przelecieć. Ja tego nie zrobiłem. Już tego nie lecę. Dobra, to przesuń. Wierzcie mi, że jest ciężko. Dobra, jest. Siedzi! Na górze róże, na dole stado śledzi. Jest, siedzi! 210 walnięte. Oczywiście centymetrów. Były loty, były skoki, więc jeśli pod tym filmem zostawicie 1000 łapek w górę, to wlatuje nowy film z Sebolem. Także, ale bardziej hardkorowszy, będzie bardzo hardkorowo, bo będą lepsze triki i lepsze loty. Więc ja tylko wam tyle mogę powiedzieć. Siema. Siema. Dobra, dawaj, teraz pełna bomba! Teraz ja jak księciunio. Jedz moc z nami!